zamku barona de Thundertentrock żył młody chłopiec, którego natura obdarzyła charakterem najłagodniejszym w świecie. Jego fizjonomia odzwierciedlała duszę. Posiadał dość zdrowy sąd o rzeczach przy dowcipie niezmiernie prostym. Z tej przyczyny dano mu na imię Kandyd. Naiwny, szczery, czysty. To jest bardzo dobry spektakl, świetnie przenosi, z pełną lekkością przenosi trudne tematy, z którymi się borykamy cały czas, mimo upływu wieków, i tak już będzie do końca ludzkości. Jak przenieść optymizm do końca życia? Jak żyć w tym trudnym świecie, pełnym okrucieństwa? Musieli ludzie zepsuć cokolwiek, naturę. Nie urodzili się wszak wilkami, a stali się wilkami. Wszystko jest nieodzowne. Niedole poszczególne składają się na powszechne dobro. Tym samym im więcej jest nieszczęść poszczególnych, tym bardziej całość jest dobra. W Kandydzie gram rolę Panglossa, nadwornego filozofa, który uczy optymizmu cały dwór, zanim nie nastąpi jakiś kataklizm. Człowiek to nie brzmi dumnie. Człowiek to brzmi potwornie. Szczególnie w kontekście wojen. I myślę, że ten spektakl odpowiada na pytania współczesności i próbuje nas delikatnie poprowadzić właśnie w kierunku pomimo wszystko optymizmu. No i ja jestem tym takim nośnikiem tego optymizmu, kiedy wszyscy dookoła mówią, że jest źle, a ja mimo to, wiedząc, że jest źle, mówię, słuchajcie, ale tak to jest skonstruowane. I tak już musi być i musimy się z tym godzić. Z rogalem na twarzy. Upadek człowieka i przekleństwo wchodziły niezawodnie w skład najlepszego z możliwych światów. Zatem, szanowny panie, nie wierzy w wolną wolę. Wasza ekscelencja daruje. Wolność może istnieć wraz z nieodzowną koniecznością, albowiem ostatecznie wolność okraszone jest przeznaczenie. Aha! Kto nie oglądał, niech żałuje i jest to do naprawy. Przyjdźcie, zobaczcie, bo będzie to klisza na całe życie. Wszystko jest i będzie dobrze, a ty najlepszy ze świata. Wszak już lepiej.